Drugi pas startowy, do tego szybkie połączenie kolejowe. To chyba pierwsze pozycje na liście życzeń w przypadku lotniska Katowice-Pyrzowice. To jeden z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Polsce. W tym roku raz za razem bije on rekordy frekwencji. Szacuje się, że za 10 lat z lotniska korzystać będzie nawet 10 milionów pasażerów rocznie. Dlatego już dziś inwestycje są niezbędne. Łukasz Kądziałka. Z miesiąca na miesiąc lotnisko w Pyrzowicach poprawia swoje rekordy. Sierpień był najlepszym miesiącem w historii Katowice Airport. Skorzystało z niego ponad 776 tysięcy osób. Sukces sukcesem, ale bez kolejnych inwestycji nie uda się utrzymać tak szybkiego tempa rozwoju. W tym roku katowickie lotnisko ma obsłużyć 5,5 miliona podróżnych. Za 10 lat prognozuje się, że będzie to już dwa razy więcej. Takie wyniki wyniosłyby port w Pyrzowicach na najwyższy europejski poziom. Mało jest portów, które przekraczają poziom ruchu 10 milionów pasażerów i my w tej lidze mamy szansę się znaleźć. Nie znajdziemy się, jak nie rozbudujemy infrastruktury. Nie jesteśmy konkurencją dla CPK-u. To właśnie w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego upatrywano chęci przejęcia spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Wtedy lotnisko byłoby w całości państwowe, czym samorządowcy byli zaniepokojeni. Dlatego powstał apel do premiera o przekazanie akcji GTL SA. W tym momencie mogą mieć wpływ po stronie rządowej na to, w jakich kierunkach będą poszczególni operatorzy mogli być przerzuceni na inne, jakby to powiedzieć, lotniska. Tak też się może zdarzyć. To te lotnisko może stracić na funkcjonalności. Na razie tak się nie stało, choć nie tak dawno, bo pół roku temu Pyrzowice zostały pozbawione ważnego połączenia z Katowic do Stambułu. Kiedy już turecki przewoźnik, kończąc rozmowy, prawie przygotował się do otwarcia biura, nagle okazało się, że nie, wszystko zablokowane. Nagle czynniki rządowe uznały, że Kraków jest lepszy, gdzie jeden z ministrów uznał, że to jest jego matecznik polityczny. Dzisiaj, jeśli politycy PiS-u chcą wspierać lotnisko, to bardzo dobrze, niech za tymi hasłami idą realne czyny. Dzisiaj taka deklaracja padła ze strony dwóch parlamentarzystów. Chcemy, żeby to było tutaj pod kontrolą tak naprawdę województwa śląskiego. Posłowie partii rządzącej napisali nawet petycję do spółki zarządzającej Katowice Airport w sprawie rozwoju lotniska. Z punktu widzenia polityki i strategii lotnictwa cywilnego w Polsce, tego rodzaju przyszłe inwestycje, jak choćby budowa drugiego pasa startowego na lotnisku Katowice-Pyrzowice, tylko i wyłącznie wzmacniają bezpieczeństwo milionów pasażerów i służą również i ruchowi cargo, i ruchowi pasażerskiemu. Posłowie otrzymali szybką odpowiedź, bo lotnisko zamierza się rozbudowywać. Dopiero będziemy prowadzili w przyszłym roku analizę przede wszystkim zasadności i parametrów, jakie ta infrastruktura powinna mieć. Wstępnie budowa drugiego pasa jest możliwa już teraz na posiadanych przez lotnisko gruntach. Jeśli CPK nie zepchnie regionalnych portów na drugi tor czy też pas, to można zakładać, że w przyszłości do takiej inwestycji dojdzie.